Cześć wszystkim, znowu Punio 7, dalszy ciąg, zagrajmy w Master of Magic. Dobra, kontynuujmy naszą powolną ekspansję. Mam sporo many, oraz mam sporo nowych jednostek do zaklinania. Powinienem zaklinać Holy Armor. Dobra. Okej, okay, atakuje mnie sprite'sami. Co nie jest fajne, może one mogą mnie właśnie wystrzelać. Ta, chyba przejęli mi to miasto. A nie, to były tylko dzikie potwory. A, okej. Okay. W takim razie okej. Okay. Ten settler nie wiem co tutaj szuka. W naszym nie znajdzie żadnego wolnego miejsca na osiedlenie. Co to jest? Co to jest? A, ta cała armia. Ta, na razie niech poczeka. Buduj, okej. I ta, powoli muszę zacząć rozdysponować to pomiędzy statki. Okej. Smoczek sobie tutaj poświęca, zobaczy. Co się tam kryje? W ruinach i tak dalej? Okej, zaczyna nam brakować żywności. Możemy zaprzestać już produkcję chyba tych halberdierów. Na razie, mam nadzieję, starczy. Okej, to pozwala na warship. Ale w sumie nie potrzebuję. Trade goods. I troszkę więcej żarcia. Ja na myśli troszkę więcej. Okej, zaraz. Trochę dalej. Stables. Dobra. Animist Guild. Dobra, muszę to zbudować, żeby potem mieć Fantastic Stables. A chcę. Chcę zobaczyć, co tam orkowie będą mieli w tych stajniach. Dobra, Holy Armor. Dla priestów. Zwłaszcza nie zazwyczaj potrzebują. Dobra, wszyscy wy, chodźcie. Dobra. Zapiszę grę. Ponieważ... Tak? Phantom Warriors! Phantom Warriors... trafią być niebezpieczni. Nie dlatego, że mają... duży atak. I chyba mieli przebicie ten... Powinni chyba mieć przebicie... Powinni mieć przebicie zbroi. Nie widzę. O, iluzja. Tak, oni ignorują w ogóle obronę. Przy czym mają dużo ataku, więc trafią być niebezpiecznymi jednostkami. Ale miałem łuczników. A łucznicy to ich słaba strona. Okej, robimy miejsce dla paladynów. Bronimy się. Szkoda, że pryści nie spudują. Ta, świetny strzał. Okej, dobra. Okej, fajnie. Ładnie idzie. Dobra, to teraz ich... Ty może strzelaj do nich. No, całkiem ładne obrażenia. Chodzą. Okej, możemy powoli zacząć ich zabijać. Już się zbliżają do mnie. Okej, elitarni Spearmeni. I Pikmeni. Ty... Może strzelaj do tych, co przeżyli. Okej, im się skończyły strzały, szkoda. Ale jeszcze nie będę się wysuwał. Dobra.
paladyn niech ich wykończą. Muszę zdobywać doświadczenie. Okej, okay. Nad Ian niesie obrażeń, fajnie, ponieważ mamy pierwszy atak. Może jeszcze kogoś strzelać. Jeszcze trzy amunicji mi zostało. Spoko, hop. Wow, wow. To było parę szczęśliwych strzałów. Ta. Okej, okay. Szczęście z Pirmeni. Powinni dać sobie z nimi radę. Paladynin raczej... Wiecie co? Uleczy ich. A tak, sorry, zapomniałem. Test Power Mode. Dobra. A tego już chyba ustrzelimy, co? Tak. 150 mana, fajnie. Matt, możesz tutaj wejść. Może jeszcze punkty ruchu? Nie. Dobra. Ty buduj drogę. Tak. Okej. Okay. Troluj. No i musimy to zacząć rozbijać pomiędzy statki. Nie wiem dokładnie ile się pomieści w każdym statku. A, chyba te galery są bardziej pojemne niż trajrymy. Tak, okej, okay, dobra, to już cała pojemność. Okej, okay, trajrima na pewno nie mogłaby przewieźć tyle jednostek, bo ona ma maksymalnie 3 może przewieźć. Dobra. Idzie do Warszawy. Guls. Dobra, wejdziemy tam za armią. Okej, okay, nic nie było, fajnie. Dobra, nie musimy powiększać dalej produkcji żywności. Okej. Okay. Niście się już zacząć ruszać, tak. No i te galery też mają większy zasięg. Zdecydowanie mniejsze w użyciu niż Trajrimy. Żula. Dobra. Reszta może wychodzić. Dobra. Dobra. Nie. Czekajcie. Smok jeszcze do nich dołączy. I potem cała armia wejdzie tam. Dobra. Te statki mogą wracać na razie. Jeden chyba tutaj sobie zatrzymam. Bym chciał przejść gdzieś indziej. Tego smoka też sobie zatrzymam na przykład w stolicy. Okej. Okay. Ty melduj się. A ty, co jeszcze możesz zrobić? Tutaj coś jest? Guardian Spirit. W sumie czemu by nie? Nowe zdobywania doświadczenia może tam pójść sobie. Dobra. W sumie jednostki przybywają z południa. Powinienem zobaczyć również południe. Wy macie jakiś ruch? Nie. Ale dobra, następnej tury się ruszą. Muszę bardziej ubezpieczyć to miasto tutaj. Następna tura. Dobra, tutaj. Troll. A, nie rzucę czary dalej. Holy Armor. Troll. Dobra, zapiszmy. Pewnie dużo będzie tych guli. W sumie nie tak dużo. Gunter. Okej, okay. Ma... Nie ma żadnego generalnego czaru na sobie. Rzucić na niego Holy Armor. Ciekawe, że to się utrzyma po walce. Jeżeli tak sobie nie wrzucę. Dobra, szkielety... Nie są straszne. Gule mają truciznę, więc są troszkę bardziej straszne. Okej. Okay.
Zobaczmy też, jak ten smok sprawuje się w walce. Okej, paladyni, do przodu. Okej, weźmy strzał do góry. Teraz strzał do szkieletów. I on będzie mógł bez problemu wykończyć. Albo z problemem. Okej. Okay. O, smok już stracił wszystkie punkty w ruchu. Ciach, ciach. Tutaj, tutaj. Okej, okay, sam się ubił. Paladynów 140 i Heavy Light Spell. Co mi to daje? Muszę zobaczyć. Jest, Heavy Light. Cities. Heavenly Light. Any combat taking place within the area of city is true light was effect. Okej, okay. Spoko. Ma raczej taki obronny czar, więc a na razie nie będę go stosował. Dobra, na razie starczy mi chyba tych pikemenów. City Walls, Katedra. Magicians. Okej. Okay. Jak będzie, Wizard Guild. Na razie starczy mi tych pikemenów. Dobra. Idzie do Warszawy. A, 40 many zarabiam. Więc mogę sobie troszkę zwiększyć casting skill. Żeby móc wykorzystać sobie tą manę. Dobra, inkarnację mamy, fajnie, zaraz sobie zamierzam ją rzucić. Shatter. Okej, okay, target units melee, throne and missile strength is reduced to 1. Okej, to jest ten pierwszy czar chaosu. Nauczę się go, ponieważ brzmi ciekawie. Okej, okay, sporo awansów. I tak. Tak, naszym bohaterom przyda się Holy Armor. Minus 3 foot. Musimy coś na to zaradzić. Ale to za chwilę. Troluj, troluj. Okej. Przejdziesz się tutaj. A ty przejdziesz się tutaj. Dobra. Teraz przyda się kolejny Magic Spirit. I dobra, zwiększmy gdzieś produkcję żarcia. Jeszcze gdzieś. Tutaj. Nie, nie, to już była duża produkcja żarcia. Macie. Dużo długo wam to coś schodzi. Okej, okay, shrine też wam się przyda. A tutaj... Marketplace. Bierzcie. Mi się potem shrine przyda. Dobra. Gdzieś nadal muszę zwiększyć produkcję żarcia. Może na przykład w Krakowie. Jeszcze jeden. Jesteśmy ustawieni. Dobra. Forester Guild. Okej. Okay. Miner Guild. Mają jakoś... Nie, nie mają. Shrine mi się przyda. Dobra. Czy dawali Shrine? To jest na przykład Swalmill. Albo Miner Guild. Ile to zajmie? Długo. No może niech housingują się. Mają tej dosyć słabie przyrost naturalny. Okej, okay, marketplace. Tutaj przyrost naturalny też równie słaby. Okej, okay, farmers market. Ty
iść tutaj. A, save. I zobaczymy, co tam będzie. Archangel. No, spróbujmy. Ojej. Nie tylko Archangel, ale też również dwa Guardian Spirit. O tym. Okej. Okay. Invulnerability. To może być problem. Ale okej. Okay. Mam parę razy Holy Weapon. Więc to powinno przechodzić przez... przez to. No i tak będę chciał rzucić jeszcze kolejne Holy Weapon na tych. Dobra, jako Ariel rzucimy Holy Weapon. A, w sumie tak na razie nie mogę atakować, ponieważ on lata. Dobra, czy aniołek ma Holy Weapon? Holy Bonus? Holy Bonus increase the attack strength by the bonus. Bla 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 bla. Illusion of immunity. Czy mogę dać mu Holy Weapon? Nie, Holy Weapon aniołkowi. Spróbujmy najpierw postrzelać do niego. Dobra. To dwa musiał zaabsorbować, ponieważ mu ta nieśmiertelność mu to dawała. Dobra, ty się cofaj. Dobra. Na razie tak. Chyba zaraz zacznie mi naparzać mnie. Spróbuję przynajmniej ich uzbroić. Dobra. Czy mogę już zacząć do niego strzelać? Proszę. Czy oni mają Holy Weapon? Nie, oni mają magiczny atak, więc... na pewno nie chcę nie zrobić różnicy. Guardian Spirit jakoś nie uszkodzi bardzo mojej kawalerii. No i dobra. Dobra. Okej, okay. Z jakiegoś powodu postanowił zaatakować unikorny, spoko. Nie przeszkadza mi to. Bo te unikorny nie mogą po prostu mu oddać, dlatego postanowił zaatakować ich. Okej, okay, Guardian Spirit padł. Okej, okay, czy jak go otoczę, to... czy to mi pomoże? Okej, okay. One się wycofają. Okej, okay. Zabił mi tych, którzy nie mieli Holy Weapon. Dobra, trudno. Dobra, co, ciekawe co teraz zrobi. Sej, może jakbym się odsunął tymi nieświętymi jednostkami, to może on by atakował te... No, okej, okay. Zabił mi Herosa. Wiecie co, jednak atakowanie go, nie tego Archangela, nie było dobrym pomysłem. Load. Dobra. Na razie obejdziemy to bokiem. Dobra, patroluj. A oni pójdą do tego power mode'a. A w sumie to może tutaj patrolować. Dobra. Idzie ten Magic Spirit, idzie. Powoli, ale idzie. Co najmniej 35, żebym mógł niektóre czary rzucać w trakcie jednej tury. Okej. Okay.
I tutaj niech idzie. Tutaj niech zbudują drogę, a oni niech idą. Może zapolują na ten, na tych settlersów. Aha, safe. I spróbujmy tutaj. Okej, sporo tych Guardia Spiritów. W dodatku mają jeszcze Unicorna. Okej, niech Priesty się wycofają. No, duże szczęście, że nie zginę od razu. Wow! Prawda szczęśliwi. Czemu nie możesz zaatakować tych unikornów, co? No, Spearmeni dają radę. Dobra. No to myślę, że też dadzą radę z tymi Spiritami. Dobra, kończcie ich. Nie ruszajcie dalej. Oni może nie szukają Healing Spell na Paladynów. Tak lepiej. A nie. Dobra, te Guardian Spirity jednak nie będą chyba stanowić zagrożenia dużego. Dobra, zobaczmy. Tak, bez problemu. Trzymaliśmy zbytnich lat obrażeń. Tutaj będzie trochę gorzej. Spearmeny nie przebijają się przez zbroję. A Guardian Spirit mają troszkę tej zbroi. Okej, ciach. Ciach. Możesz go dobić? Możesz, fajnie. A ty strzelaj w kogoś. No, ładnie idzie. Ciach, 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 ciach. Nie wiem, czy te duchy posiadają jakąś powłokę fizyczną, ale właśnie moje spearmeny pociachały tą powłokę na kawałki. Dobra, znaleźliśmy jakąś mackę. Plus 2 ataku, obrony, defense, doom, ignore, sermon. Okej. Okej, właśnie. Mógłbym przenosić trochę te przedmioty, bo co to daje? Atak plus do hit, defense, spell skill. To mu się nic nie przyda. To by mu się bardziej przydało. Lightning, armor, piercing. Ta. To? Atak, hit, defense, doom, ignores, armor. Lightning, armor, piercing. Dajmy mu ten miecz. Ta. Czy mogę mu to dać to? Mógłbym w sumie pewnie. A jemu? Nie. O, on też może użyć tego, fajnie. Dobra. Ta armia również, safe. Ja tu kupujemy Power Note. Hellhounds! Nie boję się Hellhounds! Tylko 2. Ha, coś to dla mnie. I dla moich paladynów, moich świetnych bohaterów. Dobra. W sumie nie jestem aż na tyle pewny, żeby się wysuwać aż tak do przodu. Okej, jednego ubiłem. Paladyna mi się wysunę do przodu, ponieważ oni z problemu pozabijają wszystko. A tym tylko tak troszkę. Siła z poziomie? Myrmidon, więc dosyć słaby jeszcze. Okej. Kmeni niech też się ruszą. Okej, paladyni wszystko pozjadali. Dobra. 60 złota. Spoko. Mogłyby być jakieś przedmioty, ale cóż. Okej, w następnym odcinku podbijamy te dwa miasta. Zaczynamy pewnie rzucać inkarnację czy jakiegoś innego bohatera i dalej podbijamy plan podziemia. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.